Już 16 maja odbędzie się czwarta edycja pociągu do biegania. Do startu pozostało zatem jeszcze nieco ponad 2 miesiące. To absolutnie wystarczająca ilość czasu, aby móc odpowiednio przygotować się do biegu. Zawody zostaną rozegrane na dwóch dystansach, krótszym 5-kilometrowym i dłuższym 10-kilometrowym. Rozpoczynając dopiero swoją przygodę z bieganiem, warto zacząć od marszobiegów. Zatem naprzemiennych okresów marszu i biegu, wydłużając stopniowo bieganie, a skracając marsz. Pod kątem żywieniowym warto, aby osoby z nadmierną masą ciała podjęły próbę jej choćby niewielkiej redukcji. Już kilka kilogramów może spowodować, że jesteśmy lżejsi, dźwigamy niższy ciężar, co staje się dla nas łatwiejsze, a bieg od razu przyjemniejszym. Przed biegiem kluczowym jest, aby odpowiednio się nawodnić oraz przyjąć wartościowe, bogate w węglowodany posiłki. Ponieważ bieg odbywa się w porze wieczornej, kluczowe będzie tak naprawdę spożycie odpowiednio wartościowego i zbilansowanego śniadania oraz posiłku obiadowego. Tutaj dużo lepiej sprawdzi się bogata w węglowodany i składniki mineralne oraz witaminy owsianka, a także makaron z sosem lub ryż, kasza, niż jajecznica czy schabowy. Życzę zatem owocnych przygotowań i do zobaczenia 16 maja.